Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, na moim kanale jest taki filmik o Janie Klimkowskim, aktualnym wicemistrzu świata do lat 16. Polak, który przekroczył już ranking 2500 i posiada ranking około 2530. Bardzo wysokie elo, jeżeli chodzi o wiek, porównując wiek naszego zawodnika. Janek Klimkowski jest to zawodnik, którego miałem okazję poznać jeszcze jak miał około lat 12, coś w tym stylu, jeszcze miałem okazję z nim wygrać, teraz jest to niemalże niemożliwe. Ten zawodnik zachwycił świat swoją partią, bardzo dużo wyświetleń pod tym filmem się znalazło, będzie tutaj podlinkowany ten film, można sobie jeszcze raz obejrzeć i to, co się stało niedawno w internecie, to też budzi podziw tego zawodnika. Janek Klimkowski zagrał z Hikaru Nakamurą kilkanaście partii na 3 minuty. Wprawdzie nie był to czas dodawany, partie były bardzo szybkie, ale Janek odniósł 3 zwycięstwa z Nakamurą, przegrał około 10 razy i zremisował kilka. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o grę z Nakamurą, dlatego że on jest wielkim specjalistą w grze w internecie. Zobaczcie proszę, jak Janek grał z Nakamurą i uwaga, wszystkie partie wygrał czarnymi. To nie jest clickbait, tutaj wszystko jest jasne, ale sposób, w jaki to było rozgrywane, na pewno budzi podziw. Jedna partia była dosyć zaskakująca, zaraz zobaczycie. No i jedziemy. Janek, znaczy tutaj Nakamura rozpoczął E4, Janek C5. Nie będą to bardzo głębokie analizy, ale będę się zatrzymywał w takich ważnych momentach. Skoczek C3, Nakamura D6, F4. No i widzimy agresję tutaj właśnie w postaci ruchu F4. G6 zagrywa Jan. Skoczek F3, goniec G7, goniec C4. Skoczek F6, normalna sprawa. Tutaj D3 i roszada ze strony czarnych. Jest roszada, posunięcie E6. Janek tutaj planuje zagrać D5. To jest bardzo typowy plan. Jak najbardziej można tak grać. Jeżeli nastąpi E5, to można na przykład skoczkiem zagrać na E8 i liczyć na bicie, a jeżeli nie, to można przepchać albo wsadzić skoczkę na C6 i spróbować napierać na pionka E5. Ale tutaj można dużo gdybać. Hetman zagrał na E1 w tym układzie. D5 nastąpiło. Goniec się wycofał, skoczek wleciał. Posunięcie F5. No i teraz wielu z nas pewnie by tutaj już trzęsło portkami, moi drodzy, no tak się wyrażę, ale trzeba to zaznaczyć, bo ten atak może być bardzo niebezpieczny, a przewaga jest mikroprzewaga po stronie czarnych. Tutaj Janek bardzo dobrze to rozgrywa. Bije na F5 pionka, skoczek zbił na D5. Tutaj białe oczywiście grają dobrze, bicie i bicie pionkiem. Należało przede wszystkim zbić gońcem. I na przykład skoczek B4, goniec i goniec E6. Tutaj czarne stałyby na pewno przyjemniej, ale tutaj mówię, nie będziemy się też mocno zagłębiać. W tej pozycji po biciu na D5 bicie nastąpiło, goniec, przepraszam, pionek wybił i Jan zagrywa skoczek B4 z atakiem na pionka. Goniec na G5, tutaj hetman na D7. Wygląda to trochę dziwnie, ale to się wszystko trzyma jak najbardziej. Nastąpiło D4. Przypominam, że to nie jest też super gra po stronie Nakamury, bo granie na 3 minuty powoduje wiele niedokładności na pewno, ale na naszym poziomie, czy na poziomie tutaj, jaki przeciwnicy reprezentują, to na pewno wystarczy, żeby wygrywać partię z arcymistrzami, to co gra Nakamura oczywiście. Janek zbił tutaj na D5, pionek wybił na C5 i hetman C6 z prostym atakiem. Jest hetman F2, goniec E6 i zwróćcie proszę uwagę, jak przyjemną pozycję mają czarne. Naprawdę, tutaj bez jakiegoś większego wysiłku, zobaczcie też, zwracajcie proszę uwagę, jaki czas reprezentują zawodnicy. Tutaj jest na dole, po prawej stronie i na górze Nakamury. Jan Klimkowski nie odstępuje szybkością Nakamurze, to jest ciekawe. No, młody zawodnik na pewno tutaj świetnie sobie radzi. I nastąpiło bicie na E6, wymiana hetmanów. No i z tej pozycji myślę, że czarne mogą być spokojnie zadowolone, jest pionek więcej. C6 nastąpiło, C3 nastąpiło, król F7, czyli do centrum, odważnie. Wieża na D2, goniec na F6. W tym układzie został zagrany goniec na H6. G5, próba złapania gońca. Jednakże H4 nastąpiło, więc raczej trzeba było to grać. Janek po prostu tego pionka wziął. W dzisiejszych czasach takie pionki się często właśnie zbija. Goniec wziął na D5, bicie nastąpiło, wymiana wież, wieża zbiła i wieża E1.
Super aktywność czarnych. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby grać aktywnie, nie pasywnie, bo pewnie myślimy, co będzie po wieża na D7, tu giną pionki i tak dalej. Nie, pierwszy dajemy szacha i wieża B1. Okazuje się, że wieżą na D7 grać nie można, bo król na G6 i ginie tutaj pionek, więc czarne sobie dawałyby w ten sposób radę. Wieża wróciła na D2. Goniec na E5. Tutaj oczywiście przestawianie trochę ruchów. Goniec fajnie się wprowadził na pole G3. Król na F3 i Janek tutaj dał kilka szachów. Król jednak postanowił zagrać na D3. No, Nakamura jest zawodnikiem, który nie odpuszcza i próbuje wygrywać nawet pozycje względnie przegrane albo gorsze. No taki już charakter zwycięzcy. F4, bicie na A7 nastąpiło i Janek gra F3 i tutaj następuje przewaga już czarnych i to zdecydowanie poszło bicie i H3. Po prostu pionek dochodzi do pola przemiany. Goniec F2 i H2. I okazuje się, że po tym biciu tutaj jest hetman na H1. Można by było spróbować jeszcze zbić tutaj i po dorobieniu hetmana goniec mógłby zbić, ale jest hetman F3. W sumie też jest wygrana czarnych bez najmniejszego problemu. Dorobienie hetmana, król zagrał na C4. Też zwracajcie proszę na czas. Jan Klimkowski ma 20 kilka sekund, więc tutaj trzeba było zagrać kilka takich w miarę dokładnych ruchów i w tej pozycji już białe się poddały. Oczywiście zbijamy tu za chwilę wieżę albo dajemy za chwilę mata w trzech posunięciach. Hetman A1, wieża D2 i hetman A1. Przejdźmy do kolejnej partii. Tak jak mówiłem, nie będą to bardzo głębokie analizy, tylko chciałem pokazać właśnie grę naszego zawodnika. Jest E4, C5, skoczek na C3 i G6 ze strony Janka znowu. Mówiąc Janka, pewnie większość osób kojarzy Jana Krzysztofa Dudę, ale moi drodzy, nadchodzi Jan Klimkowski. To jest młody zawodnik, on bardzo też szybko progresuje, obserwuję jego karierę. Zresztą Janku, pozdrawiam Cię, zapomniałem to na początku filmu powiedzieć. No już ciężko będzie z nim urwać jakiś tam pół punktu chociaż w turniejach. Dobrze, moi drodzy, jest goniec na G7, D4, bicie, bicie, jest skoczek na C6, goniec na E3, skoczek F6, goniec na C4, roszada, goniec się wycofał, D6, goniec D7, normalna pozycja, tutaj posunięcie A5. No ten ruch oczywiście chce sprowokować do zagrania A4, ale pojawia się bardzo ciekawa taktyka, wieża E1 ze strony właśnie Nakamury i dzięki temu posunięciu czarne mają możliwość zyskania mikroprzewagi. I znowu Jan Klimkowski po debiucie ma możliwość właśnie to uczynić i to się też dzieje. Zwróćcie uwagę, co gra nasz zawodnik. A4. Ciekawy ruch, bardzo ciekawy ruch, ale tutaj są fajne zależności taktyczne. Jeżeli zbije skoczek, to zbijamy gońcem i bronimy. Zbił goniec, zbił na D4 skoczek i tutaj chodzi o to, że odbijamy na A4 bez żadnego problemu. Zbił goniec na D7 i skoczek na C2. Cały czas wtrącenia, hetman C2 i hetman D7. Pozycja czarnymi w tym układzie jest bardzo przyjemna. Naprawdę gra się to myślę, że bardzo łatwo, bardzo też przyjemnie. Jest około równości oczywiście, ale tutaj ocena nie ma takiego znaczenia, bo to jest blitz. To znaczy ocena ma znaczenie, jak zawsze ma znaczenie, tylko chodzi o to, że trzeba grać praktyczne ruchy. No. Więc poszło teraz po hetman B3, B4. Dosyć ciekawe, bo jeżeli hetman tutaj by się pokusił o bicie, to wieża wskakuje na B8 i białe mają no spore problemy. Trzeba na takie rzeczy uważać. Goniec wziął na F6. W tym układzie odbicie gońca nastąpiło. Skoczek D5 i hetman A4. Moi drodzy, skoczek F6, bicie, wieża bije D6, bicie na A2. Ta pozycja oczywiście jest białymi ciutkę lepsza. Tutaj w tym układzie po wieża C8, czyli widzimy, że Janek szuka aktywności. Wieża na B6, wieża C4, F3, szach. I wieża zbiła na F6. W tym momencie po prostu czarne tracą pionka. No, oczywiście można by było zagrać król G7. W sumie nie wiem, dlaczego tak nie poszło. Może Janek się bał wariantu wieża B7, wieża D2, wieża D7. Któż to wie? Możliwe, trzeba by zapytać grającego, ale poszło tak i poszło bicie. No i Janek ma pionka mniej, po prostu. Wiesz, posunięcie B3. Żeby się tam zahaczyć na pewno wieżą. Wieża tutaj ruszyła na B6, wieża D3 broni, H4, H5. No i tutaj manewry. Oczywiście bicie teraz nastąpiło i wieża na C2, tutaj ten pionek jest kontrolowany. Przy okazji wieża oczywiście zawsze dobrze kontroluje pionki za, jeżeli ustawimy za pionkami nasze figury. Znaczy mówię o wieży. To jest na pewno taki dobry przykład, jeśli chodzi o końcówkę. Król G3. Dorobienie hetmana. No i tutaj Jan Klimkowski oczywiście walczy o remis.
No i to jest generalnie teoretycznie remisowa pozycja, ale w Wieżówkach dzieją się cuda. Bierze F1 i tutaj następuje szereg takich prostych dosyć posunięć. Zobaczcie, proszę, ja to szybko przestawię, bo wystarczy tylko kontrolować wieżą, męczyć z tyłu pionki albo siódemkę, trzymać to. I tutaj po prostu, no wiadomo, nie można wymienić tej wieży. Czarne zwyczajnie kontrolują tutaj wieżą pionki. Nakamura próbuje to jakoś wygrywać, jednakże w tym momencie nastąpił ruch F4, wieża zagrała na D1 i posunięcie, moi drodzy, F5 ze strony Nakamury. Kompletnie przegrywający ruch. Musiał się złapać za głowę i mocno narzekać. Wieża D4 i nie ma jak się bronić przed matem na polu G4, moi drodzy. Jan Klimkowski wygrywa partię Nakamurą. Oczywiście troszkę było szczęścia w tej partii, ale szczęście sprzyja lepszym w tym wypadku. Przejdźmy do kolejnej partii. E4 i Jan Klimkowski znowu zagrywa C5. Sycylijska na najwyższym poziomie. No, grać z Nakamurą sycylijską, no to wymaga dużo odwagi, ale Janek zna tutaj dobrze teorię. Jest D4 i bicie, skoczek na F3, oczywiście posunięcie D6, tutaj jest odbicie hetmanem, skoczek C6. No, widzimy, że Nakamura próbuje różnych otwarć, co świadczy o jego wielkiej kreatywności. Goniec D7, bicie, bicie pionkiem, co ciekawe. Oczywiście tutaj bicie gońcem jest też jak najbardziej ok. Posunięcie C4, E5 i Janek zbudował tutaj po prostu taką solidną fortecę. Wyszedł skoczek, H6, bardzo ciekawy ruch, też taki, że nie wpuszcza gońca. B3 ze strony Nakamury, goniec E7, roszada. Tutaj jeżeli by goniec na przykład zagrał na A3, to w ogóle się nie musimy martwić. Posunięcie hetman A5, świetnie strzela w gońca. Wybić na D6 nie można, bo na samym końcu jest strzał na C3. No bardzo dużo taktyki też się pojawia i takich posunięć ukrytych, dlatego też warto troszkę debiutów się na pewno poduczyć i idei z nimi związanych. Wieża D1, goniec na E6, tutaj goniec na A3, hetman A5 znowu to samo, nie można wbić na D6. Skoczek zagrał na A4 i dzięki temu wieża spokojnie tego pionka sobie tutaj broni. Hetman E2 wrócił, skoczek na H5, bardzo normalny, ciekawy ruch. Chcemy zagrać na F4, tutaj trzeba uważać na takie bicia, ale takie bicie nie działa. Tutaj chodzi o to, że atakujemy skoczka, jeżeli byśmy odbili pionkiem, no to tak, to by działało, ale jest hetman E5, więc tutaj Janek wszystko widzi. Nastąpiło G3 i skoczek wrócił, pojawiła się luka na polu G2, czyli słabe pola się pojawiły w obozie przeciwnika. Już ten goniec może fajnie poszaleć. Zwróćcie proszę uwagę, że jest goniec białopolowy, a Nakamura go nie ma. To jest bardzo ważny atut po stronie czarnych. Król G2, goniec F8, subtelnie, też takie ruchy się zagrywa. C5 i w tej sytuacji pewnie większość z nas by pionka zbiła. D5, moi drodzy, bardzo dobry ruch. Tutaj przewaga czarnych robi się już w błyskawicznym tempie z uwagi na to, że tutaj będzie prześwit na króla. Nastąpiło bicie, hetman wrócił. Zobaczcie, Janek pozwala Nakamurze zbić pionki. Nakamura też jest niejako pionkożercą, można powiedzieć. Nastąpiło bicie i skoczek wrócił. Fatalne posunięcie. Fatalne posunięcie. Dzięki temu skoczkowi Jan Klimkowski będzie wygrywał partię. Wieża E8, hetman C2, goniec E4 i skoczek na G4. Bardzo sprytną pułapkę zastawia tutaj czarny z uwagi na to, że grozi bicie. Jeżeli król zbija, to skoczek E5 z widełkami. Więc goniec zagrywa na B2, broni pola E5. Hetman C8. Hetman się czai na pole F5, czyli wzmocnienie ataku na F3. Wieża E1, hetman F5. No i tutaj Nakamura oczywiście zbija gońca. Bez tego tutaj partia by się bardzo szybko mogła skończyć. Wieża bije E4, wieża bije E4, hetman D3, zdwojenie wież, jakość więcej po stronie naszego zawodnika i myślę, że spokojna gra. Tutaj skoczek na C3 jest fatalnym ruchem. Janek zagrał wieżę F4, ale mógł zagrać jeszcze lepiej w tej sytuacji. Bardzo ciekawa taktyka wchodzi w postaci, można sobie zatrzymać materiał na chwilę. Skoczek F2 i okazuje się, że po, tutaj atakujemy oczywiście stępem i okazuje się, że po wybiciu następuje wieża E2. No i po wybiciu można wtrącić ładnie gońcem na C5 i tutaj tak naprawdę król F1, to wieża bije na E2 i można się poddać, bo ginie w następnym ruchu praktycznie skoczek. No jeżeli tak nastąpi, no to tutaj hetman C2 i bijemy gońca. Więc no cóż, szkoda, że nie było tego bicia, byłoby piękne. Na pewno Nakamura by wskoczył w
sensie jego reakcja byłaby pewnie taka, że na krześle by podskoczył, bardzo możliwe. No ale cóż, skoczek C3 nastąpiło, wieża F4, wymiana, no tutaj się troszeczkę wyrównało, choć to mówi tylko silnik, ja tego nie widzę. Tutaj po prostu jest jakość więcej i po tym ruchu tutaj zobaczcie, wieża wjeżdża, skoczek na E4 i nastąpiło bicie. Nie wiem, czy to jest podstawka, czy co, ale tak naprawdę też, jeżeli skoczek odejdzie, no to na F2 wisi pionek, więc tutaj bardzo ciężko było chyba coś doradzić na kamurze. W tym momencie nastąpił ruch B5, wieża zbiła na F2, król zagrał H5 i się białe poddały z uwagi na grożącego mata albo zbicie gońca, więc tutaj już pełny rozjazd ze strony naszego zawodnika. Moi drodzy, 3 partie, 3 wygrane. Ja nie wiem, kto z Polaków pod rząd wygrał z Nakamurą, znaczy nie, to nie pod rząd, tylko w jednym meczu z Nakamurą w internecie. Nie znam takiego zawodnika, może ktoś taki jest, oprócz oczywiście Jana Krzysztofa Dudy. Dajcie znać, mam nadzieję, że temat Wam się podobał i pamiętajcie o nazwisku Jan Klimkowski. Ten chłopak zawojuje szachy na pewno. Mam nadzieję, że na świecie. Trzymam kciuki i za rok, może dwa, 2700 klub. Mam nadzieję, trzymam bardzo mocno kciuki. A tym bardziej jest mi miło, że Janka znam osobiście. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.